Nowe ognisko zakażeń w Hiszpanii. Wykryto je w parlamencie. Ognisko zakażeń w hiszpańskim parlamencie. Rząd Hiszpanii boryka się nie tylko z szóstą falą zakażeń COVID-19, ale także z poważnym problemem związanym z systemem weryfikującym osoby potencjalnie zakażone. W związku z wykrytym w Kongresie Deputowanych ogniskiem zakażeń koronawirusem ponad 50 członków Izby Niższej Parlamentu Hiszpanii zostało objętych przymusową kwarantanną. Władze Sekretariatu Kongresu Deputowanych podały w komunikacie, że w związku z licznymi zakażeniami parlamentarzystów obrady i głosowania od środy będą prowadzone w sposób telematyczny. Cuca Gamarra, szefowa frakcji Partii Ludowej PP, największego ugrupowania hiszpańskiej opozycji parlamentarnej, w imieniu swego klubu wezwała rząd do podjęcia pilnych decyzji w sprawie restrykcji sanitarnych wraz z nasilającą się w Hiszpanii szóstą już falą COVID-19. Hiszpania. Zanotowano rekordową liczbę nowych infekcji. O nowe obostrzenia zaapelował do gabinetu Pedra Sáncheza rządu również rząd wspólnoty autonomicznej Katalonii, wskazując, że we wtorek w tym regionie dobowa liczba nowych infekcji przekroczyła nienotowany wcześniej podczas pandemii i poziom, blisko 11,5 tysięcy. Rekordową liczbę nowych infekcji zanotowano we wtorek również w regionach Nawary oraz w kraju Basków, odpowiednio 921 i 2711. Tymczasem jak ujawnił we wtorek dziennik El País, rząd boryka się z poważnym problemem związanym z systemem weryfikującym osoby potencjalnie zakażone, które miały styczność z chorymi na COVID-19. Wskutek blokady tej aplikacji służby medyczne nie poinformowały ponad 12 tysięcy obywateli o możliwości wystąpienia u nich infekcji.